Ochrona. Mhm. Dobry, dobry, dobry dzionek, ja jestem Krakers i dzisiaj ze mną Łowca Ruin. Dobry. I Tommy Urbex. A, to myślałem, że powiesz, jak mu leci, nie? Ten, bo nagrywasz cały czas z kolegą tutaj, przyszedł jakiś nowy pan starszy tutaj do nagrywania. Jak nazwa kanału? No. Tomek. Chcesz zobaczyć sobie? Jasne, śmiało. Przed Tomuś, w sensie to jest... To jest podobne co Old Finders moją. Tak. A to jest lepsze czy gorsze? Od około, że to ci robi w nocy, środek dnia. Tak? Naprawdę. Bez problemu stąd wyjdziesz, typie. Sięgasz po tym? Czy... Nie. Nie? Siedzę normalnie. Glica tam, nie? Te tak, tak. To podrzucam na dół. To pytanie, jak mamy ze skarbnicą tego biurka? Właśnie nie wiem. Ja się boję, że tutaj kurde zjadę, mi się kamienie upsuną stąd. O, dzięki. Fajnie. O, kurde, to się chwieje, to kamienie. Tam, gdzie teraz można to bardziej tego się otrzymać. Tu jest piwnica. Ej, to może najpierw obczaj, czy jest tam w ogóle jakieś wejście na podnieść? Nasze piętra, no. No to będzie zamknięte. Coś tu jest, jakieś przejście. No to patrz. Możecie wchodzić. Chociaż daj latarę swoją, bo twoją będzie łatwiej. Dzięki. Spoko. Chyba jest tu sens po co chodzić. Fuck. Jest inny jeden problem. Tutaj jest jakieś wyposażenie, ale nie ma wejścia wyżej. To nie jest takie proste tu wyjść. Zanim patrzyłem, wiesz, jak te... Tu jest taki fajny uskok. Tylko jak ta blacha była właśnie w tą stronę, no właśnie, że ten uskok byłby tam. No. A on tutaj też jest. W sensie, że na którym... na poziomie tutaj? Tak. Tu nie ma. Tu jest jakby wypuk. No właśnie. Co na was czekać będę? Musisz jakoś podać tą lampę mi. Ła, już się bałem, że spadnę. Dobra. Musisz się... Będę cisnąć szkło, żeby ci było prościej. Musisz się zaprzeć od łokcia, tak? Dokładnie i tak. Ty to w służbach pracujesz, umiesz się wspinać. Chyba. O, jesteś. Wy mnie tak kurde straszycie, bo ja tutaj sobie łażę, gadam do kamery, po czym nagle słyszę chłopi z dołu, nie? A co ten? Musisz się... złap się ręką i się wybić drugą z tego. No, dokładnie tak. Czym?
Czy ma lampę Karol wchodzi, czy nie? No bo mówię, że za 15 minut musi być w domu. Aha. To cześć. No to zwiedzamy sami. Trzymaj się! No następnego. Dobra, kamera mi nagrywa? Moja tak, twoja też. Okej, okay, kozak. No, tutaj na razie na tym piętrze nie ma nic. Sobie też zapalę latarę, kurde. Chociaż moja niezbyt daje radę. Moja jest taka... Muszę kupić coś takiego jak ty masz. Patrz, Krystyna. No, Krystyna, z czasu funkcjonowania jeszcze. To jest Krystyna, to jest obok Ewa. I ta część, której już nie ma wyburzona cała. Kurde. Z tym całym zabudowaniem. No, fajnie to wygląda. Teraz została tylko Krystyna, Ewa. No nie ma. Zostały tylko Krystyna, Ewa i maszynownia Ewy. Coś tam szlachetstwa jest. Na patrzę moim szlachetstwem. Jest pamięć. Niby coś tam jest, ale dobra. Czy jakieś zwierzątka tutaj były ewidentnie. One nakopkane jest. Tutaj na tym piętrze podobno nic nie ma. No, i tak to na pewno. Na tym piętrze podobno nic nie ma interesującego nas. A na dole jest wszystko. Tylko na dole trzeba... Chyba, że zrobimy sobie tak, że pójdziemy sobie od góry do dołu. Dobra. Tu się wszystko paliło. Jakieś pomieszczenie. Bo czemu nie jak ktoś to na korytarzach pojedziemy? No właśnie. Wydaje mi się, że nie powinno być. Czuję, jakiś po prostu ich zadzwonił. Tu może był pokój jakiś woźnych czy coś. Widzę jakieś takie urządzenia. Guziczek dwustronny działa. No Karol poszedł. Ło. Jakieś mapy. Europa. Europa. Tektonika. Dokładnie. A tutaj mamy mapę Afryki. Tutaj też. Mamy dwie mapy Afryki. Jedną mapę Europy, z tego co widzę. Drugą mapę Europy. Ła, myślę, co tu jest? O, twoja latara wygrywa. To jakiś boiler chyba. Aha. Tak mi się wydaje. Albo coś w tym stylu. Tak, w środku jest metalowa kopuła. Sorry. W środku jest metalowa kopuła, w tym pewnie była woda. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię naciskać te takie różne guziczki. O, łopata. Ktoś sobie stąd węgiel chyba wywoził, albo to co zostało. Albo ten gruz, cała reszta, która była. Tak. Bo cały sufit jest. Cały sufit musi śladać. Tak. Okna są otwarte, zresztą bardzo dużo materiału tego opalonego. Dokładnie. Tak, gdyby nie było, nawet jak przyjadą jakieś służby ochrony, to chcieliśmy pomóc tutaj, więc... O! Dobra, trzyma się. Czekaj, wyjdę na górę, to ci pomogę. Chodź. Drabina się trzyma na górze. Ej, widok jest super. Chodź, zobaczysz sobie w tą stronę, jak to wszystko super widać. Tylko uwaga na ludzi, nie? Tu się można było napić yerby. Wiesz co? A no tak, jestem na... Wtedy nie podobały te bloki, ale... Tak. A nikt nie zadzwoni na straż pożarną. Miejmy nadzieję. Jeżeli się schowamy i będziemy oddawać ten dom. No dokładnie. Się, no co nam mogą zrobić, nic nam nie mogą zrobić. Teoretycznie. Auto jeszcze stoi. Dokładnie, tam jest... Nie jest zablokowane nawet, żeby służby. Czyli nas nie widzieli. Ale tam jest fajnie. W sensie, w którą stronę będzie jest najlepszy widok? Tam, nie? Chyba.
Wiesz co, tam, tak, tam masz słońce. W sensie... Tam jest fajny widok. Tam widać co? Ale to ciepłownie, nie? Tak, to są tam za blokami, nie będzie stąd widać. Ja chcę zejść pierwszy, bo ty masz więcej siły w rękach i zasłonisz klapę. Okay. Tam jacyś ludzie są. Ty dzwoni, ktoś przez telefon gada. Jakiś patrzy na nas. Spadamy? Tam, patrz. Daj mi zejść pierwszemu. A tam ktoś stoi i gada przez telefon. Nie, jak podchodzili, to też gadali. Tak? No, to tam już teraz się wrócę, patrzę. No, że są chłopcy, widzisz. No dobra, faktycznie gadali z kimś. Dobra. Sami swoi. Ale wiesz, nie wiem, czy mi się uda zasunąć tą klapę. Ej, ale powiem ci szczerze, naprawdę brakło z 10 cm, aby ta klapa mi poleciała, kurde. Kilka pięter w dół. Weź mi przytrzymaj drabinę, co? Dobra, chyba nie dam rady jej zasunąć. Siłę mam, ale bez przesady, nie? W lewą stronę trzeba naciskać, bo to ta lewa. Właśnie, wiem, właśnie widzę. Dobra, to wbijaj. Już ci trzymam. Dobra. Okej, kozak. Teraz już woda się tam nie wleje, a ze światełko może prześwitywać. Proszę. Dzięki. Lampa. Ale lampa fajna. Dobra. No, ciepło, fajnie. O, takie panele tam. Sala chemiczna. Jest 100% pewien. Po wywieszyka? Wywieszniki. Tutaj prawdopodobnie stał stół do eksperymentów chemicznych. W niektórych szkołach tak jest. Znaczy, u mnie tak nie ma, nie? Ale jak są takie wywieszniki, to jest sala chemiczna i właśnie tam, żeby te opary wszystkiego wylatywały sobie na zewnątrz bezproblemowo. O to chodzi w tym. Tak, teraz wchodzimy do tego... Już parter chyba, nie? Tak, parter. No, na parterze wszystko jest. Na parterze jest najciekawiej. Właśnie też już... Zara, kurde. Pojawiają się pierwsze butelki porządkowej łóżki, więc... No. Tu mamy parter. Tam coś, kurde, jest w rogu. Właśnie też tak patrzę po rogach. Tam coś widzę w rogu, ale nie, to jest chyba rurka zwykła, nie? Nie. To na co świecę? No. Wydaje mi się, że nie widzę żadnej czujki tutaj. Więc jak tutaj już nie ma... Ups. Jak na tym... Jak aż tak wielkiej części... Jest? No faktycznie. Czyli to piętro się najlepiej zachowało z wszystkich. Nie klikaj, bo jeszcze prąd się okaże, że jest. Nie sądzę. Patrzę. O, wyłączone. Ciekawe, czy jakbyśmy wyłączyli ten wyłącznik, czy się zaświeci tutaj, albo jeszcze się pojawi prąd. Nie ma co się tutaj zaświecić, ale wydaje mi się, że patrząc na to, tutaj faktycznie są jakieś bezpieczniki, coś tam, ale patrząc na tą drugą skrzynkę obok, raczej tutaj nic nie ma. To jest ten zamknięty pokój, tak? Nie, on nie jest zamknięty. Chodźmy najpierw w tamtą stronę, co? Jest kreda? A nie, myślałem, że to jest ta tablica taka zwykła. Ale patrz. Tak, to jest korkowa będzie. Materiałowa taka. Dokładnie. Dzieci świata. Prawa dziecka w Unii Europejskiej. Kurde, ciekawie. Dalej zwracaj uwagę na rogi, nie? Tak. Czekaj, bo tutaj są drzwi zastawione jakoś. Tak, z tęchlizną. Też krzesła, na których wolę nie siadać. Ale ewidentnie miejsce fajne. Jakaś szafeczka. Dla mnie to jest ciekawe, że te wszystkie szkoły budowali na tych samych planach, także generalnie wiesz. Moja wygląda inaczej, nie? Ale moja też jest rekordy nowsza. O, tu był pedagog. Gorzej zajrzeć, czy tu czujek nie ma, wrogu nie ma. O, weź tu wejdź ze światłem swoim. Bo twoje się tu przyda ewidentnie. 2016, ej, trochę nowszy kalendarz niż były wcześniej. Wcześniej widziałem tylko 2008, 7 i 6. Ach, przystanek 146. Który rok? 2015. Pedagoga szkolnego pewnie.
mieli informacje na temat odjazdów. Jakieś kurde rozpiski. Co tu jest? W szafce pust, ale... No, ktoś zgubił albo zostawił. Tutaj mamy jakieś rozpiski, kurde. Jak ciebie nie ma, muszę zmienić baterii w mojej lampie, bo kurde nie daje rady latareczka. Pilot do telewizora i kolejna tablica korkowa. Coś tu jest ciekawego? Oprócz nas? Chyba nic. Ale i tak fajnie się zachował. Czajnik jest! Ty, jest styczka, można było podłączyć, włączyć prąd. Ej, ty patrz co jest jeszcze. Patrz co znalazłem. Ej, sorry. Masz jakieś, mamy coś, jakąś pałeczkę czy coś? Taki? Oprócz lampki. O, co znalazłeś? Co tam masz? O, tak, tym da radę. Niezbyt działające, ale są. Dobrze. Bo kurde, twoja lampa jest niezbędna w tym miejscu. Moja latara w ogóle nie świeci tym szerokokątnym światełkiem. I patrz w ogóle już teraz też nie świeci w ogóle. Nie, ja ci powiem. Patrz jak to się rozładowało już strasznie. Mistrzostwo świata jest tam. Rozprasza światło. Dokładnie. Tak, w Sietra mówię, można na latarce ten kolimator zamontować, ale... A po co to? Jeśli lepiej jest coś takiego kupić. To jest ten daszek, nie? Tak. Tutaj jest wejście, tutaj wchodziliśmy przez ten daszek. Dokładnie. W sensie tych drzwi nie otworzysz chociażby... Nie, 10 osób tego nie otworzysz, nie ma szans. No, a poza tym jeszcze na zewnątrz masz te kraty. Dokładnie. Ino ruch. Pusto. A tu już wszędzie pusto jest. Ej, ale znalazłem naklejki i kible. A. Kolejna łopata. A to są w ogóle naklejki z oręża jeszcze. Który rok? Nie pisze, ale czekaj, co tu pisze. Asphalt 6, Dungeon Hunter, Trial Extreme, to są jakieś gierki. Myślałem, że tu będą jakieś telefony. Bo patrząc na jaki model telefonu Orange sprzedawał, można by domyślić się, który to był rok. Mniej więcej, albo ile lat temu. O, tu coś jest? Coś jest, czy nie ma nic? A, pusto. Jakieś cygary są. Wow. Ale kurde... No w ogóle to jest jakaś kurtka, nie zauważyliśmy. Może pana coś pina za mną. Że w ogóle kurde... Nie sądzę, żeby... Ty, to jest kość. Ludzka? Nie, to jakiś... Wiesz co, może to jakiś pies jeszcze był na terenie. Nie, to znaczy to na pewno... Ja bym obstawiał... Czekaj, bo ja nie byłem w tym pokoiku, ja byłem w tym. Obstawiam, że to jest kość sztuczna z jakichś tych czasów świetności szkoły, kiedy funkcjonowała. To jest na pewno ten, żywa preparowana, bo jest dopiero w klasie, w plastiku, tak to się nie wyjdzie. Mówisz? Mhm. Czyli mówisz, że znaleźliśmy kość w opuszczonej szkole, tytuł może być? Znaleźliśmy kość w opuszczonej szkole. Tak, może mają całą zgnitą. Ja bym tego nie dotykał lepiej. Rękami, nawet w rękawiczkach. No, to zawsze mówią, pleś w opuszczone miejsce. Nie, zawsze, ja ostatnio zacząłem nosić maskę, teraz jej nie mam, bo mam plecak w aucie, nie, ale... Zawsze maskę noszę, bo się przydaje, nie? Czekaj, ja chcę zobaczyć te pokoje, bo mi kurde nie daje spokoju, że on jest zamknięty. Sala gimnastyczna, to była sobie ta mała sala. Tak, ale czekaj, bo to się da otworzyć, pomożesz mi? Tylko byśmy musieli tak. To wziąć właśnie i trzeba odsunąć szafeczkę. Mam nadzieję, że się nikt nie wkurzy, że im przebudowę robimy. I chodźmy pomóż z tą szafką teraz. Teraz zobaczmy, co się... Tam jeszcze w rogu wydaje mi się... Nie, to nie jest czujka. Nie. Jest kozak, nie ma czujek, jest super.
Ja myślę, że tam się trochę postraszyli z tym. Ewentualnie ktoś im zadzwonił. Tak, ktoś zadzwonił. Na 100%. Patrz jeszcze. Pokój ten, taki nauczycielki ze sprzętem. Tak, tak. Dokładnie, tutaj jest obiekt chroniony jeszcze. Parasol. Ty, tu jest otwarte okno w ogóle. My tak gadamy. Ej, ale echo straszy strasznie, nie? Tak myślę, że cały czas ktoś wbił do budynku. A to moje echo! Dokładnie. Tutaj też jest jakiś pokoik, ale jak to jest przystawione, to znaczy, że... Nie wiem, sprawdzę. Ktoś zadzwoni na policję, ciekawe, w którą stronę by tu podjechali. Nie wiesz... Fajnie by było na przykład z trzech stron do wyjścia. W sensie da się wyjść, tylko jest tylko jedno wyjście. Jaki majster, kurde, gwoździe odbił. Patrzę, jaki też. Mówię, szkole tego typu budynki, tego typu pomieszczenie było na przykład zaadaptowane na składowisko, jakieś materacy. Potem ktoś tu przyjdzie i będzie przypał, bo sobie zobaczy, że ktoś tu był. I będą szukać filmów, ale co tam, co nam zrobią? No, to jest drugie wyjście, nie? Dokładnie. Tędy. A faktycznie. I te gazety, no. Paczko. Aha, tu na prawo jest samo. Tak. Co jest? Tak. Instrukcja obsługi zmywarki naczyń. Dzięki, że mi świecisz. Dobra, chowam tą kamerę, bo nie myślę, jak ciężko nagrywa bez statywu. Ło, czekaj, piwnica? No, to jest to, raz, że jest gratów dużo, a dwa są drzwi, także chyba nie będziemy... Co jest? Gratów dużo i drzwi takie, także chyba nie będziemy tracić. Nie, będziemy wchodzić tam. Jezu, no musiałem wyskoczyć. No, to wyjście kojarzy z zewnątrz. Dokładnie, chyba, że to by chyba dało radę otworzyć. A nie, tam jest zablachowane. Czekaj, ja sobie też wezmę latarę, wyciągnę, to będzie, kurde, lepiej. Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania. Data 15 listopada 2004 rok. I przypominam, że w komentarzach podaję zakaz podawania lokalizacji szkoły. Czegokolwiek innego. Mycie rąk. Tutaj prawdopodobnie była umywalka. Tu był jakiś piec prawdopodobnie. Jakiś tutaj nawet szlał został. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Tomek? No dobra, tam jest. Ło. Masz piłkę? Chodź, zagramy w kosza jedyne. Ty w Quidditcha grali. A da się tym pozamiatać jeszcze. No to kurde, chodzę i cię szukam, bo tam sobie gadam do kamery. Tędy, no dałby radę, ale to nie byłoby za proste. Z tamtej strony, to okna, widzisz, dachowe są zasłonięte metalowymi kratami. Aha. Tutaj jest tylko siatka, więc ostatecznie jeszcze zaprzeczenie tu można spieprzyć i wejść. Tylko, że trzeba włazić. Nie będzie to łatwe, ale da radę. Mi się coś wbiło w buta. Te. Patrz to. O kurde. No, dlatego po prostu adidki do takich. A tutaj można by cegłą sobie pograć w kosza, ale to nie wiem, jaki to jest dobry pomysł. Raczej zbyt, niezbyt. Ło. Big Mac, jedyny w swoim rodzaju. Ale to jest stare. Bardzo stare. Ups. Zostawię tutaj, kurde, zestawy z McDonalda, bardzo stare. Ło, Jezus. Weź mi powiedz, czy mi się GoPro nie rozwaliło czasem, bo przywaliłem nim w... Nie. Okej, bo przywaliłem nim w tą płytkę taką. Tu będą szatnie WF-owe, ta. Dokładnie. Tutaj była szatnia jedna... Ale kurczę, uprzątnęli wszystko, łącznie z rowerkami. Albo ktoś uprzątnął za nich. Proszę po skończonej kupie dokładnie zakręcić wszystkie zawory i krany. Rano nie ma ciepłej wody, dziękujemy. Spoko. No to były takie prysznice jak w kopalni.
Dosłownie. Tak. Boiler z ciepłą wodą, jeżeli już się skończył. W kopalni, w której byłem, były właśnie dokładnie takie prysznice w cechowni. No to potem wiesz, boiler ma ograniczoną pojemność ciepłej wody, jeżeli to zużyli wszystko. To rano nie ma. Jakość tego odcinka moja będzie słaba. Będę musiał tak sobie podkręcić ten ekspozycję, tu mamy jeszcze wejście. Piwnica. No tam była zagracona. Świecieliśmy i pan też świecieliśmy zagracony. Nie, no patrz. Mega, nie? No. Fajnie, przede chwilę będzie powiem. Ja będę miał jeszcze mocniejszą, w sensie ten panel LED, który ja mam, on świeci na tak. W ciemnym korytarzu w środku nocy rozświetla w korytarz 30 metrów. No. I też to, to też rozproszone światło jak to. Ten też by nie był na baterii. Wiesz co, już jedziemy cały czas. Nigdy go nie wytestowałem do granic możliwości. A. Nie, to tamten, co ja kupuję, już ma 4 godziny. Kurczę, patrz, że tu jest jeszcze miejsce. Ty patrz, jak... No właśnie widzę, jaki korytarz jest długi. Tu bezpieczniki powykręcane. Jeszcze stare. No to czekaj, podam ci... Podam ci halogen. Teraz się nie zabity. Myślę, że... Pamiętaj, że ty tutaj jesteś lekarzem. Ja myślałem w ogóle, żeby tu zaskoczyć, bo to nie jest znowu tak super. Dziękuję. Mam zły pomysł. I tu masz 3 metry. Ewentualnie możesz się wziąć i z tej strony odtąd musiałbyś się złapać i się spuścić tak rękami, żeby zwisnąć. No. Tak, też myślałem, tylko to jest takie, wiesz, wszystko takie. Nie, no spokojnie. Jakoś dam radę. Tylko czekaj, tu mam jak coś. Ochrona. Mhm. Okej, przyjechałem na teren ochrona. Jak Tomek skakał, to było widać, jak siedział na daszku, było widać ochronę. Uciekliśmy im. Tylko problem jest taki, że zaparkowali tam, gdzie mamy auto. Prawdopodobnie w ogóle historie na temat cichego alarmu są prawdziwe, bo przyjechała służba ochrony, a nie policja, więc nawet jeżeli ludzie ze mną zauważyliby nas, to prawdopodobnie przyjechałaby policja. Natomiast na tego typu tereny, które są ochraniane jakąś firmą ochroniarską, to po aktywacji systemu alarmowego przyjeżdża zaraz służba ochrony. Dokładnie. I faktycznie taka służba ochrony przejechała. Prawdopodobnie do nas. Prawdopodobnie do nas, że to jest ślepa 90, uliczka. 90%. Bo szkoła jest przy ślepej uliczce, nie ma szans, żeby co innego tam przyjechało, czy do innego obiektu już przyjechali. Przyjechali do nas. Tak jest. Tylko nam się udało zjechać, bo dobrze, że nie skończyłem timelapsa. Przyjechali w momencie, jak wychodziliśmy. Dokładnie. Dobrze, że przerwałem timelapsa, bo w momencie, w którym kończyłem timelapsa, to byłem w połowie timelapsa, jeszcze trzeba było tam siedzieć 5 minut na tym dachu. Gdyby mogło nas zgubić, teraz by nas złapali. Więc, no, jest git. To do zobaczenia za chwilę, zobaczymy, czy ochrona stoi w czarcie. Tam na końcu ulicy Tomek poszedł po samochód, bo dokładnie obok niego zaparkowała ochrona. I ja sobie normalnie idę z wszystkim i on zaraz po nas, pode mnie podjedzie. Już tu jedzie. Czekaj, co mam? Jak sobie nagrałem, jest facet i babka i chodzą po środku, tak? Czyli budynek dookoła. Okej, czy ty nagrałeś? Wiesz co, telefonem, ale to już mało już było widać. Udało nam się. Tam, gdzie ty mówiłeś, że widzieliście tą dziewczynę, co was
wyszła, tak. No to ten róg akurat obchodzili, więc wiesz. Aha, znam się udało zwiać. Wydaje mi się, że nie będą chodzić po monitoring do osiedla, bo co nam nie uda im się znaleźć nas. Nie, jakby dobrze sobie nie zrobiłeś nic z nogą skacząc. To byłby przypał straszny. W sensie straszny problem by był, gdybyś, nie wiem, skoczył i sobie skręcił na przykład. Ale udało nam się uciec w każdym razie. No, zakaz podawania lokalizacji w komentarze. Wszystko wiecie. Dziękuję za oglądanie. Wbijajcie do Tomka. Zaraz będzie świętował 1000 subskrypcji. Dzięki, zapraszam sobie.